Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowi, to jest kolejny nowy odcinek, tym razem z symulatora Open Rails, tak, nowość na kanale, tego symulatora jeszcze nie było, z tego co pamiętam. Jeden widz mnie namawiał, mówił, że jest już lepsza jakość i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj się przekonamy, czy jest tak naprawdę. Transmisję zaczęliśmy w rytm dobrej piosenki, jeszcze nie idziemy spać. Tak, aby nam to towarzyszyło przez resztę wieczoru. Witam serdecznie na transmisji pana Żelusia, pana Simona GTA oraz pana Micha. Witam. Witam również wszystkich, którzy przybędą dopiero później. A my bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rozgrywki. Więc tak, jakoś tu się uruchamiał rozkład jazdy. O właśnie. Otworzymy sobie drzwi. Załączymy wyłącznik, zamkniemy wyłącznik szybki. I załączymy silnik. Tak to się niestety tutaj robi. Jesteśmy sobie w Poznaniu. Jesteśmy sobie w Poznaniu. Drzwi mamy otwarte. Ostatnio się patrzyłem tutaj na to i się wczytałem na jakiejś misji, gdzie nie wiem, pociąg nie mógł w ogóle, tylko wjeżdżał na stację i wyjeżdżał. Na tym się kończyła cała misja. Więc nie za bardzo się tu orientuję, jak to wygląda do końca. Na Poznań wygląda w miarę realistycznie, oprócz tego, że pantografia subicia, bo tu jeszcze linia idzie pod tym. Jaka to linia? Poznań, Olsztyn Główny. Jaka to linia? Linia 353. Jak się nazywa scenaria, ta scenaria, nie? A linia 353. Będziemy przejeżdżać przez moje miasto. No i ja dojedziemy. A też w suficie to było zamierzone. Nie wiem, czy było zamierzone. Odjazd. Drzwi zamykamy. Nozujemy. Dobra. Czemu to nie jedzie? A, bo jeszcze reverser. Czyli ten następny kierunku. Dobra, ruszamy. Ktoś mi ostatnio mówił, że nie idzie tutaj dość 100% mocy na początku, nie? Właśnie dałem 100% mocy. I co? Pan się mylił ostatnio, który pisał, że się nie da. Da się. Cały czas jest to nierealistyczne, tak jak było. Kiedyś, jak w to grałem. ED160? Nie było ED160? W ogóle chyba mi się wydaje, że jeszcze ten symulator jest za głośno w czasie, kiedy ja mówię. Poczekajcie chwilę, drodzy Państwo. Jeszcze ściszymy. Gdzieś, nie wiem, na 20%. Górną granicę też sobie ściszymy. Dobrze, wydaje mi się, że powinno być lepiej. Oczywiście żadnych podpowiedzi o semaforach sobie nie włączamy, bo nie jesteśmy na takim etapie,
rozgrywek. Co jest fajne, że odpowiednio ustawiając kamerę, możemy być sobie w wagonie, nie? Widzicie, jesteśmy w wagonie, może kiepsko to wygląda, ale jesteśmy. Dobra, rozpędzamy się, za rozjazdy wyjechaliśmy. Będzie ograniczenia do 100 km na godzinę, z tego co widzą, a jeszcze właśnie muzyka jakaś. O, chyba jest w porządku, tak mi się wydaje. Rzeczywiście, kamera ze środka pod piątką. Pan ma rację, pan Żeluś. Do tego jeszcze nigdy nie doszedłem. A, poczekajcie, bo przekraczamy prędkość dozwoloną na szlaku. Dobra. Jedziemy. Poznań Garbary, jak się nie mylę. To jest. Bo przed Poznaniem Garbary był taki mostek, więc. Chyba tak, chyba to Poznań Garbary. Jeszcze raz może szlutnej zmieni miejsce. Aha. Może nie widzę klawiatury. No rzeczywiście, o, nawet przedziałowy wagon jest. Tak fajnie. Możemy jechać do tyłu. Ciekawe. Ograniczenia do 100 nawet według semafora jest. Tak głośno jest symulator, jak ja nic nie mówię? Może trochę ściszyć, co nie, drodzy państwo? Czyli nie jest tak głośno? Poznaj Wschód. Tak, to by było. Chyba Poznaj Wschód, ja cię nie mylę. Nie jest tak głośno, to się cieszę. Mieszkają w Olsztynie, bo ja jadę to... pasem, a pasem jest pod Olsztynem. Nie wiem, co to jest pasem, ale... jadę do pasem. A, pasem to jest miejscowość. A, takie buty. Już teraz więcej rozumiem. O, pan konduktor się odezwał. No, jak jest opóźniony o 1 minutę, to nawet nic nie mówię. Tego co pamiętam. I dziwne przecinki są. Ostatnio jak grałem, to nie było jeszcze. No pewnie przez tego OBS-a, jak mi się wydaje. No właśnie, 1 minuta to nie opóźnienie. Mamy do dyspozycji tylko EP07. Więc znowu nie pojedziemy sobie z maksymalną prędkością szlakową. Chociaż myślę, że w tym symulatorze by to było możliwe. Akurat. Mi się nie zdziwi. W ogóle mamy tylko 4 wagony na haku, a ta 7 ma problem z rozpędzeniem się do 120. Też coś mało realistyczne. No dobra, w każdym razie jedziemy. Jest to coś innego, jakieś takie urozmaicenie. Tu jeszcze są koleje wielkopolskie na tym.
mówię, nie za bardzo jeszcze ogarniam wszystkie pociągi, bo niektóre są, nie wiem, skądś tam do kogoś jadą, gdzie w ogóle tej stacji nie ma w tym scenariuszu. Nawet nie wiem, czy tutaj do Olsztyna można dojechać, tak? Szczerze powiem, nie mam pojęcia, nie jechałem. Wiem, że do Bydgoszczy bodajże idzie dojechać. Dalej nie wiem, zobaczymy. Aha, jechał pan. Dobrze. Już chociaż coś mi jest wiadomym, że sobie dzisiaj do tego Olsztyna dojedziemy. A dlaczego ja tak się zastanawiam, bo mówię, kiedyś wybrałem jakiś pociąg, nie wiem, chyba z Rydyni do Warszawy, czy z Rydyni do Berlina, coś takiego było. I mnie wczytało w Iławie, dojechałem do Iławy i w Iławie mi wyskoczyło, że jest koniec rozkładu jazdy. No, i się nawczytywałem scenariusza, a w Open Race jest tak, że scenariusz się ładuje pół godziny, nie? 30 minut. Jeden scenariusz się ładuje. No i się tyle nawczytywałem, dojechałem, nie wiem, ile tam, rozpędziłem się do 70 czy 80 i koniec. I na tym skończyłem. Oglądałem ostatnio jakiś tam odcinek taki. Jeden fajny youtuber też nagrywa, pan Fancy. Oglądałem ostatnio jakiś odcinek z tego symulatora i tak mówię, dobra, nagramy, nie? Bo się zobaczy, jak to w ogóle wygląda. Pomysł na nazwę. A, ciężka odpowiedź. Był kiedyś taki pewien youtuber. Moskit się nazywał. I nagrywał Kerbal Space Program. I no ja tam sobie lubiłem takie te kerbale pooglądać. I on nazywał te kerbale kerbalowidzami. I tak mówię, no... Coś mi tutaj by tak może pasowało i tak nazwę kanału, tak mówię, Konradowic. Mówię, dużo YouTube'a oglądam, a mówię, może być i Konradowic, mówię, no. Że i nagrywa, i ogląda. I no tak jakoś zostało. Do dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Ale nazwa powstała już może w 2014 roku. No, już stara. Ładne te wagony. O, nawet taka kamera jest. O, światła jakieś się nawet świecą. O, jest taka kamera z rantu. A jest kamera zero. No dobrze. Mamy 33 km jeszcze do Gniezna. Jakoś mi się wydawało zawsze, jak samochodem jeździłem, że to Gniezno jest bliżej. No może pociągiem się jedzie aż 40. No może być i 40 do Gniezna. No jak samochodem to się jakoś szybciej jedzie. Mi się wydaje. Pamięta się takich legend YouTube'owych, o których ja mówię. Ciekawe jak w tym symulatorze hamuję te pociągi.
A jeszcze nie hamowałem, to znaczy hamowałem, bo wczytałem się na chwilę EN57. I próbowałem zahamować, to kiepsko mi to wyszło, bo przejechałem przez S1. Więc mam nadzieję, że tym będzie się lepiej hamować. Czy kolejna transmisja może być z linii kolejowej 351? No nie wiem, czy jeszcze będą mieć w ogóle transmisję z Open Race, a zobaczymy. Jak to się potoczy. Jest takowa linia do Open Race'a? No ja nie wiem za bardzo. A to akurat już wynalazłem kiedyś, jak jeszcze podejmowałem próbę grania w ten symulator. To już ją kiedyś pobrałem, bo mówię, taka moja rodzinna okolica, więc moje klimaty, mówię, no to czemu by sobie nie pobrać? Właśnie dlatego kiedyś się zainteresowałem w ogóle Open Race'em. A były scenariusze z moich okolic. No. Tak jest, panie Michu, to się cieszę. Gdzie w ogóle prowadzi linia 351, bo się nie za bardzo orientuję. Wiem, że jest na przykład centralna magistrala kolejowa w Open Race. To się kiedyś dowiedziałem o tym. Nie wiem, co to jest za stacja. Szkoda, że one nie mają tych tabliczek stacyjnych, takich wiecie. Dostoją, jest napisane, co za stacja. To ciężko mi jest tak powiedzieć z pamięci, bo nie pamiętam wszystkich stacji po drodze. Następnie będzie ograniczenie do 130 km na godzinę, ale nas to całe szczęście nie dotyczy, bo i tak jedziemy maksymalnie 125, nie? W ogóle fajne jest to, że idzie sobie zapisać symulację. No tak, wy drodzy Państwo nie widzicie. No trochę się wyłania ten napis za mojej kamery. No i da się zapisać symulację. Dobra, dziś ten rozkład trzeba dać. Może ja go ustawię tak, żebyście Państwo mieli go pod ostatnimi subskrypcjami. O, niech sobie będzie w takim miejscu. Rozkład jazdy. Trochę mi zajęło, zanim się nauczyłem sterowania tutaj. Jest ono dosyć podobne do Train Simulatora, więc no... Jeszcze nie było tak najgorzej. No i tam te wszystkie tam zamykanie, otwieranie drzwi, tam te wyłącznik szybki, jakiś silnik tu się włącza zamiast przetwornicy i sprężarki, to tu się uruchamia po prostu silniki. Prędkość na około 160 km na godzinę. Ojejku, w pewnym momencie na 10 widzów było na transmisji. O, w ogóle jakoś dzisiaj dużo ludzi ogląda. Miło mi Państwa widzieć. I gościcie na tej transmisji na żywo, na której nic się ciekawego nie dzieje. Lecimy 160, panie, to jest siódemka. Prędkości nie da, nie? Siódemka tyle nie może lecieć. Ale co to jest napisane? Panie, to jest w ogóle coś innego. A, bo ja FOF sobie zmieniłem. Też tak można. Ale to jakoś pod którymś klawiszem. O, tu jest track monitor, nie?
sobie można zerkać, ile jedziemy, ile możemy jechać, jaki jest semafor przed nami. Ale my się na coś takiego nie patrzymy. My jesteśmy zbyt doświadczeni w te symulatory. A dziś pociąg pojechał? Ale w tym gnieźnie mamy strasznie długi postój. Dokładnie, panie miło. Silnik z rakiety NASA jest potrzebny, żeby tu się tak rozpędził. Witam serdecznie, panie przymiotnik, na transmisji na żywo. O, też ciekawy symulator. Bardzo lubiłem też grać sobie Fist Train 11 na sieci Watsim. Bardzo fajnie się latało Airbusikiem, czy tam Boeingiem, który latałem zazwyczaj, albo Airbusem A320, albo Boeingiem 737 Fist Trainie. Bardzo fajny symulator, polecam. A chyba Fist Train 12 wyszedł w ogóle. Pociąg z węglarkami jedzie. No niestety puste ma. Ale węglarki. No, w malowaniu Ryanaira jest najlepsze. To mogę powiedzieć. W malowaniu Ryanaira jest najlepsze. Ale o sobie możemy tak o kamerę zmieniać. Ale fajnie. No nie ma, ponieważ zabrakło, zjadłeś się, zabrakło węgla i co my teraz robimy? No, no nie ma węgla, nie ma na rynku. Ciężko dostępne. Chociaż nie wiem, sam osobiście nie używam węgla, ale...
Słyszałem, że ciężko dostać. A miło nam, panie Simon, że pan wrócił. Na akurat zapas drzewa to mam. O to się pan nie musi martwić. Drzewo jest. Drzewo, żeby się nadawało do palenia, musi poleżeć 2-3 lata, nie? Więc musi leżeć się najpierw. Więc akurat, no to się do czasu już kupuje na 2 lata szybciej, nie? Jedzie tą siódemką, bo tak nic nie trzeba robić, ona prawie sama utrzymuje prędkość. Raz jedzie tam sobie 126, raz jedzie 125, w ogóle była jakaś przerwa w sieci trakcyjnej. Ten wskaźnik tu na środku, to co on robi? Widzieliście go? To nie był płynny przejazd. Jakieś lagi są. Ciekawe czemu. OBS mnie chyba nie...